Ed Sheeran wspomina dramatyczne wydarzenie, w jednej świat mu się zawalił. Życie Eda Sheerana to nie tylko pisanie piosenek, grywanie koncertów na arenach i stadionach. Blichtr i sława, lecz także trudne momenty, które zdarzają się Brytyjczykowi. Niedawno ukazał się zwiastun dokumentu o artyście. Pokazano w nim zaskakującą scenę, w której cały zalał się łzami. Okazało się, że po raz pierwszy otwarcie opowiedział o najgorszych chwilach swojego życia. O to, co wyznał. Ed Sheeran nie mógł się doczekać, aż zostanie ojcem i gdy w końcu usłyszał dobre wieści. Jego szczęście szybko się skończyło. Lekarz poinformował wokalistę i jego żonę o guzie, którego wykryli przy okazji badań pacjentki. Wszystko działo się w 2019 roku. Niestety, para nie mogła szybko uporać się z problemem, bo jedynym ratunkiem dla kobiety była operacja, której nie można było wykonać do czasu rozwiązania ciazy. To jednak nie zakończyło tragicznej pasji w życiu aktora. Autor przeboju Shape of You niedługo potem dowiedział się, że jego znajomy Jamal zmarł na atak serca. To wydarzenie bardzo wpłynęło na muzykę, mężczyzna zaczął odczuwać strach i miewać stany depresyjne. Artysta z łzami w oczach opowiedział o tragicznych wydarzeniach przed kamerą. W ciągu miesiąca moja ciężarna żona dowiedziała się, że ma guza, bez możliwości leczenia. Aż do porodu. Mój najlepszy przyjaciel Jamal, mój brat, zmarł nagle, a ja stanąłem przed sadem, broniąc mojej uczciwości. Krazyłem po spirali strachu, depresji i niepokoju. Czułem się, jakbym tonął, z głowa pod powierzchnia, patrząc w górę, ale nie będąc w stanie przebić się, by zaczerpnąć powietrza, wyznał Ed Sheeran. Muzyk opowiedział o trudnych chwilach, które przeżył, w dokumencie The Sum of Vital. Film niebawem będzie miał premierę na Disney+. Trudne przeżycia stale się także inspiracja muzyczna wokalisty, który stworzył nowy album, gdzie rozliczył się ze smutnymi wspomnieniami, kiedy to zmagał się z depresją i strachem.